Musimy więcej operować piłką. To jest cel na to, żeby gdzieś zaskoczyć Jagiellonię, żeby tą piłkę utrzymać i żeby budować tę akcję. I myślę, że jeżeli będziemy mieli piłkę, to nic złego nam się nie stanie. No tak, doznałem urazu złamania nosa. Będę musiał grać w specjalnej masce zabezpieczającej, która na pewno jest troszkę dyskomfortem, aczkolwiek myślę, że sobie z tym poradzę. Był stały fragment gry i poczułem uderzenie, ale nie wiem, nie widziałem jeszcze sytuacji, ponieważ musiałem jechać do Niemiec i miałem okazję zobaczyć tego. Dlatego ciężko powiedzieć, czy dostałem głową, ręką, czy gdzieś sam się nadziałem, ciężko powiedzieć. Miałeś z czymś takim do czynienia w przeszłości? Do momentu, kiedy miałem RTG, myślałem, że nie miałem. Okazało się, że miałem. Kiedyś już złamanie było, ale dowiedziałem się dopiero teraz, także powiedzmy, że to był drugi raz. Na pewno trzeba główkować, gdyby nie trzeba było, to bym nie miał maski. Po to ona jest, żeby zabezpieczała gdzieś ten nos i myślę, że jest ona dobrze zrobiona. Troszkę czasu poświęciliśmy na to, żeby była dobrze dopasowana i uważam, że nic złego się nie stanie w momencie, gdy będę grał w tej masce.